Porozmawialiśmy już o dobrostanie i dalej zostajemy w tym temacie, teraz bliżej pieniędzy, a w zasadzie to, co wpływa negatywnie na nasz dobrostan, to kredyty konsumenckie, których bierzemy bardzo dużo. Rocznie udzielanych jest około 3 milionów kredytów konsumenckich, nie 3 miliony złotych, ale 3 miliony razy X złotych na remont mieszkania bądź domu, kupno samochodu, sprzęt AGD, no i potem się bujamy ze spłatą tych kredytów. No jest z nami specjalista, jedyny w swoim rodzaju, Paweł Halabowski, specjalista do spraw kredytów frankowych i gotówkowych i właśnie o tej mamonie dzisiaj porozmawiamy. Dzień dobry. Bo podobno nie zawsze trzeba płacić. Nie wiem, czy to tak trochę zbyt duże uproszczenie, ale powiedz, Paweł, na czym właściwie polegają te niedozwolone klauzule w umowach kredytów? Okej. No, jak się podpisuje umowę, to tak, trzeba wykonać umowę, trzeba płacić. No, tutaj nikt Ameryki tutaj nie odkrył, nie ma zmiłuj się, dokładnie. Także no, trzeba płacić i tyle. No, ale banki zawsze wymyślają, bo to jest zgodnie z teorią naszego najlepszego filozofa Ferdynanda Kiepskiego, tak? Co by tu zrobić, żeby zarobić, a się nie narobić, tak? No i tak właśnie banki cały czas myślą. Mają ustawy, mają do tego instytucje finansowe, żeby udzielały tych wszystkich kredytów zgodnie z obowiązującym prawem. No, ale ta filozofia jest lepsza niż prawo. Więc dlaczego akurat kredyty frankowe? Ponieważ oni sobie stwierdzili, bankowcy, no, że przecież oczywiście mamy tutaj mechanizm waloryzacji, więc można zrobić tak, że w końcu my jako banki możemy sobie kupować walutę, euro, złotówki, euro, franki szwajcarskie, funty. Więc no, czemu to robić na podstawie jakiegoś średniego kursu NBP, tak? Tylko można to zrobić na podstawie naszego kursu. No i powodowało to tyle, że w każdej umowie kredytowej kredytobiorca miał nieograniczoną zdolność do tego, żeby zapłacić bankowi. Czyli jeżeli ktoś wziął 2 miliony złotych kredytu takiego, to de facto mógł spłacić na końcu bankowi 4, 7, 10, 12, nie wiadomo, tak? To tylko od banku zależało, ile on będzie spłacał. Tak samo podobnie jest z kwestią zwykłych kredytów gotówkowych. No i w zwykłych kredytach gotówkowych jest taka sama filozofia, tak? Mamy tutaj udostępniony kapitał, czyli powiedzmy 100 tysięcy złotych i oczywiście bank musi na tym zarobić, tak? Jeżeli ja komuś pożyczam 100 tysięcy złotych, to taka osoba będzie musiała nam oddać z oprocentowaniem, prowizjami, ubezpieczeniami jakieś 180 tysięcy. I wszystko jest zgodnie z prawem do czasu, gdy ta słynna filozofia Ferdynanda powoduje to, że co by tu zrobić, żeby jeszcze bardziej na tych produktach zarobić. I wymyśliły sobie, że no skoro my bierzemy jako każdy konsument 100 tysięcy złotych, to przecież musimy jeszcze zapłacić za to prowizję. No ale po co on ma jeszcze wydatkować na tą prowizję 7-10 tysięcy złotych, jak my możemy mu to skredytować i jeszcze bardziej zarobimy. No i tutaj wchodzi taka fajna ustawa o kredycie konsumenckim, który właśnie mówi nam o tym, że no tak robić nie wolno. Mamy tam enumeratywnie wymienione, co należy do kredytu konsumenckiego i w jaki sposób tego nie robić. I nie można kredytować ubezpieczeń, nie można kredytować kosztów prowizji, jest to zabronione, a że w związku z tym jest ta ustawa o kredycie konsumenckim i jest tam tak zwana sankcja darmowego kredytu, więc jeżeli jest coś takiego w umowie, to można skorzystać z tej sankcji i co jest? Jaka jest różnica? Różnica jest taka, że ten kredyt jest w ogóle darmowy, czyli otrzymałem 100 tysięcy złotych. Tyle muszę oddać. I tyle muszę oddać, tak? A jeżeli zapłaciłem jakieś odsetki, no to bank te wszystkie odsetki musi mi zwrócić. Jeżeli ja zapłaciłem prowizję, musi mi bank to zwrócić.
I to jest fajne, to jest piękne. No i potem oczywiście też, jeżeli jeszcze z 5 lat trwa cała umowa kredytowa, no to rata kapitałowa, odsetkowa robi się rata kapitałowa i tak można powiedzieć, że z raty 1500 zł schodzi ona na 900 miesięcznie. Jest różnica zasadnicza, myślę, że. Czyli sporo pieniędzy tak naprawdę można odzyskać. Tak, sporo pieniędzy można odzyskać. Tak. Jak sporo? Jakiego rzędu to są pieniądze? W zależności pewnie od tego, jakiego rzędu był kredyt. Jak sporo? Tak, no to tu sobie wziąłem i te, które już analizowaliśmy i sprawdzaliśmy różne umowy. Oczywiście to są umowy nie tylko bankowe, ale też parabankowe odnośnie firm, które trudnią się pożyczaniem pieniędzy, odnośnie firm, na podstawie których kupuje się jakieś meble AGD, gdzie się kupuje samochody osobowe. To jest zawsze pożyczka i ile można uzyskać, to tutaj już nie powiem odnośnie jaka to instytucja, ale na przykład taki kredyt na 15 tysięcy złotych, który już jest spłacony, ale żeby taką gotówkę otrzymać, no to nie w tym banku, ponieważ de facto dany klient dostał 7,5 tysiąca złotych, bo 7,5 tysiąca złotych to były prowizji, którą oczywiście bank mu skredytował, więc kredytobiorca dostał 7,5 tysiąca, ale już zadłużenie ma od 15. I tutaj jest ten pogrzebany większość umów kredytowych, 95% udzielanych w Polsce, tak właśnie ma. I z tej naszej analizy wynika, że do chwili zakończenia spłacił 3,5 tysiąca złotych, koszty około kredytowe, właśnie ta prowizja 7,5 tysiąca złotych, więc te można odzyskać kwoty, to jest około 11 tysięcy złotych przy kredycie na 7,5, tak, żeby można było to widzieć. I jeszcze do tego, jeżeli oczywiście banki bądź te instytucje stwierdzą, że nie, to oświadczenie o skorzystaniu z sankcji darmowego kredytu jest zdaniem nikt nieważny, bo wszystko jest ok, a tak zazwyczaj, tak wszystkie instytucje czy banki robią, no to od tych kwoty 11 tysięcy złotych jeszcze można zarobić odsetki ustawowe za opóźnienie, bo każdy proces też trwa, tak, tutaj trzeba iść niestety do sądu i to jest około 3-3,5 tysiąca złotych, więc na końcu po 3 latach nie batali z sądem, tak, nie batali z instytucją właśnie finansową, tylko w sądzie, gdzie już kredytobiorca nie musi chodzić do sądu, to jest wszystko robione na podstawie de facto dokumentów, tak, no ma do odzyskania przy kredycie na 7,5 tysiąca, 14 tysięcy złotych. Jakie pierwsze kroki powinien zrobić i gdzie skierować kredytobiorca, który wie, że na przykład w umowach, czy to z bankami, czy też z instytucjami parabankowymi była na przykład ta prowizja? No na początku trzeba przede wszystkim znaleźć umowę, tak? Czy to one są obecnie, mamy 2024 rok, one w większości są zawierane elektronicznie, więc na stronie internetowej banku można taką umowę otrzymać. Ewentualnie, jeżeli oczywiście było to w siedzibie banku, to dostaje się taki, jak tutaj mam plik różnych kartek, które również fruwają gdzieś tutaj u nas. Taką umowę należy zaskanować i przesłać do firm, które zajmują się takimi rzeczami. My też się takimi rzeczami zajmujemy i między innymi na naszej stronie internetowej helabowski.pl jest tam do nas mail i też można taką umowę przesłać i my wtedy indywidualnie patrzymy na taką umowę i od razu mu w raporcie podajemy, ile ewentualnie może zyskać, jak długo jest, może trwać ten proces, żeby był od samego początku świadomy, z czym wiąże się dana jego umowa i czy rzeczywiście tam występują te tak zwane, jak już wszyscy od 2014 roku mówili, klauzule niedozwolone, tak? A już na zakończenie. O czas pytanie. Jak długo
średnio trwa proces odzyskiwania tych środków? Proces odzyskiwania, proces sądowy trwa około 2-3 lat. Z tym, że tak jak wskazałem odnośnie kwestii sankcji darmowego kredytu, to wyłącznie jest to na podstawie dokumentów proces, ale oczywiście sprawa w sądzie też musi być, też musimy się stawić w sądzie jako my, jako pełnomocnicy, jako adwokaci. I około 2-3 lat trwa to. I też fajnym, korzystnym rozwiązaniem jest to, o którym wskazałem, że trwa to tyle, ale odsetki ustawowe za opóźnienie codziennie, jak wstajemy, zarabiamy od banku, zarabiamy od tej instytucji finansowej, a niekoniecznie już bank zarabia odsetki na nas. Też na koniec mam jedno pytanie. Kiedy już spłaciliśmy taki kredyt, możemy nadal odzyskać te pieniądze? Tak, możemy dalej odzyskać pieniądze, tylko mamy tutaj taki termin. 1 rok od chwili wykonania umowy. A co to mówi? To mówi również to, że ta umowa musi być wykonana. Czyli jeżeli pojawia się komornik, bo ktoś nie spłaca, to ta umowa też nie jest wykonana, tak? Ponieważ ktoś dalej ma zadłużenie względem banku bądź instytucji finansowej i do czasu, kiedy zakończy się na przykład postępowanie egzekucyjne i w całości zostanie zapłacony ten kredyt, to wtedy ma się ten rok. Czyli jeżeli jest komornik, to też oczywiście wszczynamy tam procedury związane z tym, aby zatrzymać komornika de facto, wdrożyć postępowanie i uzyskać środki i potrącić się od razu praktycznie z bankiem, co może doprowadzić do tego, że komornik będzie miał tylko jedną możliwość umorzenia postępowania z uwagi na to, że kredyt został już spłacony. Wiemy wszystko? Mamy receptę. Mamy receptę. Paweł Halabowski razem z nami zakończy ten dzisiejszy maraton, można powiedzieć, bo sporo gości na tej kanapie, chciałoby się powiedzieć naszej, ale jeszcze nie nasza, na kanapie u Dawida Piątkowskiego. Ale porozmawiamy z Dawidem, może częściej tutaj będziemy wpadać. Tak. Bo klimat jest sprzyjający. Klimat jest sprzyjający. Natomiast przed chwilą zegarek poinformował mnie, że wykryto dziwnie wysokie tętno u mnie, także już chyba czas na relaks i odpoczynek. Jest tutaj też kilka miejsc, gdzie można się zrelaksować i odpocząć. Także Paweł, bardzo dziękujemy Ci za wizytę w naszym studiu. Już po raz kolejny bardzo się cieszymy, że przyjąłeś nasze zaproszenie. Dzięki. To ja bardzo dziękuję za właśnie to zaproszenie.